Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, starszy brygadier Adam Konieczny, powierzył obowiązki zastępcy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu, brygadierowi Pawłowi Kalińskiemu. Pełniący obowiązki rzecznika prasowego Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu Paweł Kaliński ze Strażą Pożarną związany jest od 2002 roku. W 2001 ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej, uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa. Posiada także tytuł magistra Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu przechodził przez kolejne szczeble kariery zawodowej, pełniąc m.in. obowiązki zastępcy naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego czy też dowódcy specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej. Brał udział w wielu trudnych akcjach, ratując niejednokrotnie ludzkie życie i mienie, samemu narażając się na niebezpieczeństwo. W 2017 roku decyzją prezydenta Rzeczpospolitej Paweł Kaliński odznaczony został brązowym medalem za długoletnią służbę.